Za rok mamy srebrny jubileusz. Dzisiaj zapraszam. Mówię to z taką radością, bo jestem pewny, że będzie to wielkie wydarzenie. Chociaż te wszystkie dotychczasowe festiwale, a przedtem konkursy, były wydarzeniami w tym dobrym rozumieniu nie tylko w mieście Pelplinie, ale także w powiecie czy w całym regionie kociewskim czy pomorskim. W końcu nazwa Pomorski Festiwal Poetycki zobowiązuje. Do tej pory wzięło udział w festiwalu ponad 3000 młodych ludzi z około 200 szkół. W tej chwili w części konkursowej mamy 6 kategorii. Recytacje dla grupy młodszej, 7 i 8 klasa, 3 gimnazjalna oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, poezja śpiewana, programy poetycko-muzyczne, juwenilia i eseje oraz od 2 lat pod patronatem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 6 kategoria pamięć o dziedzictwie kulturowym. Nazwa festiwal zobowiązuje wobec tego, po części konkursowej. Są także koncerty, wystawy, wykłady, projekcje filmów, spotkania z poetami, warsztaty. Koncert dedykowany pamięci świętego Jana Pawła II z udziałem młodych artystów z Pelplina. Oprócz tego także 3 wykłady. Pani Maria Wilczek, prezes Fundacji imienia księdza Pasierba, pani doktor Agnieszka Laddach. I moja skromna osoba, mówiliśmy lub będziemy mówili o twórczości, o osobie księdza Pasierba. Gorące podziękowania organizatorów, że wybrali taką, a inną formułę tego koncertu w wykonaniu naszych pelplińskich młodych artystów. Słowa papieża wypowiedziane przed 20 lat wracają w interpretacji młodych ludzi. Papież zawsze był dla nas takim symbolem powiewu świeżości. Była to też okazja do refleksji, żeby ta nauka dla nas nadal była wyznacznikiem do działania w życiu codziennym. Chciałbym, żeby ten 25 był szczególny, chociaż uważam, że każdy z nich, czy to jest jubileuszowy, czy nie, jest szczególny, niepowtarzalny, inny. Mam nadzieję, że dzięki temu festiwalowi ten człowiek renesansu, człowiek niesamowitej wrażliwości będzie nadal wśród nas obecny, tak jak bohater dzisiejszego wieczoru, Jan Paweł II, święty, niepowtarzalny. Mam nadzieję, że ta pielgrzymka, która rozpoczęła się przed 14 laty, od 21.37 w kwietniu, nadal będzie trwała, nadal będziemy na nią otwarci i będziemy te słowa przyjmować i będą one, jak powiedziałem, wyznacznikiem do naszego działania. Tym razem mam 2 role w czasie festiwalu. Jedną z nich jest przygotowanie uczestników konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej, a drugą wystąpienie w koncercie Budujcie na skalę. Miałam zaszczyt odczytać teksty świętego Jana Pawła II. Spośród wszystkich ról, które przyszło mi pełnić w ciągu ostatnich kilku lat w festiwalu księdza Pasierba, ta, która polega na przygotowaniu chłopaków do konkursów, jest dla mnie najmilsza. Jestem z nich bardzo dumna. Cieszę się, że dają z siebie tak wiele, że poświęcają swój czas i serce twórczości księdza Pasierba. To jest piękne uczucie.